Cię muzykę wyłączę. Cześć, cześć, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj poekspimy sobie na berserkerach i chciałbym sobie dobić 136 wojownik, ponieważ mam tylko 611k. No, więc dlatego w tym celu przeszedłem na berserkerów. Tyle wstępu. I dziękuję za wszystkie, wiecie, komentarze, tam łapki w górę i tak dalej z poprzedniego filmu, wyświetlenia i nowe suby. Zapraszam was do polajkowania strony na Facebooku. Słuchajcie, tak, stała się ta rzecz. W końcu złapałem łapki na 270 wojownika, tancerza. Także jednak dobry wojownik, więc tym razem marszu pogrzebowego nie będzie. Tym razem, wiecie, będę bardzo wesoły, będę tańczył, będę śpiewał. Tak, złapałem łapki, jej! Tyle. Dobra, przejdźmy do pytań może. Ezirek ma trzy pytania dla mnie. Kiedy 300? Bo może do końca roku, zobaczymy. Jeden level, nie wiem, tak 2-2,5 tygodnia wbijam jakoś, może 3 tygodnie góra. No nie, tak 2,5 chyba. Ponieważ expić mi się nie chce. Za ten nowy exp mam chyba 3M tylko za przejście już. Czy tam 2,5 jakoś tak. Więc expić mi się nie chce. Dobra, szybko muszę nagrać ten film, bo głodny jestem, nawet śniadanie jeszcze nie jadłem. Jest godzina 10:37, niedawno wstałem w ogóle. Także tak, więc szybko nagramy, jak dobijam level i idę żreć. Masło akurat wyjąłem z lodówki, żeby mi się, wiecie, rozmroziło. Se bułę z czymś zrobię. Dobra, kiedy kamerka? Kamerka miała być, ale jednak nie będzie. No, smutek, trudno. Może kiedyś, nie wiem, zobaczymy jeszcze. Co zrobisz na 1000 subów? Nie mam pojęcia, co mam zrobić na 1000 subów. Możecie w komentarzach pod tym filmem, oprócz pytań, pisać jakieś propozycje, co mogę zrobić na 1000 subów, ponieważ ja nie mam kompletnie na to pomysłu. W ogóle się nie spodziewałem, że dojdę do 1000 subów, ale dziękuję. Na pewno byłoby więcej, gdybym streamy robił, to teraz jest popularne, ale streamować nie umiem. Może, nie wiem. Lombard się tu wita, napiszemy mu hej przez CH oczywiście, hej przez CH. No, znaczy fajnie by było zacząć robić streamy, ale nie umiem. Także nie wiem, jakieś propozycje możecie mi podawać. Ban for you, zajebisty nick. Pytanie, znasz Kiereza? Jeśli tak, co uważasz na jego temat? Znaczy jego kanał znam, a z Kierezem wspólnego miałem tyle, że biłem sobie z nim tego. Jak on się nazywa? No opka, sobie z nim biłem tam dwa razy chyba. Go tam raz zawołałem. A co sądzę na jego temat? No ja do niego nic nie mam osobiście. Wiem, że kręci sobie tam takie zabawne filmiki. No i niech kręci. Dobra, idę dalej. Santa pyta, jakie dzienne robić na 290+, żeby level wbijać? Aktualnie mam 223 i też nie wiem, co robić za denary. Co tam pisze? Bo chciałbym jakiś itemek. Czemu to na końcu jest znak zapytania? Nie wiem. Słuchajcie, na 290 to macie, tak, macie Sowak Hmater, to jest na 230 level. Macie na 248 tam o kukle, nie pamiętam jak on się nazywa. Macie rachunek dla głupca, macie zdradę bankiera. Macie, czekajcie, co jeszcze jest, ten zatornianego wybrzeża, jak on się nazywał. Coś tam z Sękiem Hornigoldem, nie pamiętam. W każdym razie te 5 questów macie. No i sobie je rób po prostu, Jezu, rób sobie je. Ja robię tam dzienne od, aby rób się od 160, ponieważ zbierałem po prostu na zbroję i tarcz na 2-3-0. Jak ty chcesz zacząć na 227 dopiero dzienne robić, to ziomek, to nie uzbierasz tak szybko. Ja ci współczuję, trzeba było wcześniej trochę zacząć. To byś już sobie uzbierał na EQ, a tak widzisz, ociągałeś się i teraz będziesz mieć problem mały. Trzeba było wcześniej zacząć.
Owca Margonem, czemu cię na kampie nie było? Nie bij mnie, owca, nie bij mnie, proszę cię, nie bij. Nie było mnie na kampie, ponieważ ten. Ponieważ raz, że jest daleko, a dwa, to by ten. Trochę kosztowało. Trochę kosztował mnie ten wyjazd, także dlatego nie pojechałem. Ale myślę, czy w przyszłym roku może by nie pojechać, ponieważ fajnie by było się jednak spotkać tam, wiecie, z Treksiem, wujkiem, z Kolinem i tak dalej, jeszcze z moim klanem na Hutenie. Fajnie by było się z nimi wszystkimi spotkać. A tak jak mówię, kwestia finansowa też troszeczkę przytłaczająca jest. Dobra, to z pytań to tyle, zadawajcie kolejne pytania w komentarzach pod tym filmem, będą one czytane w następnym filmie. A także wiecie, tam, jak już mówiłem trzeci raz, mówię, Jezu, propozycje na 1000 subów i specjal zrobić, no. Albo jak nie będzie żadnej fajnej propozycji, ani ja nic nie wymyślę, to po prostu nic nie będzie, powiem dziękuję i tyle, no. No trudno. No, trzeba wbić w końcu 104-4 tym wojem, żeby sobie solować arcymaga. Solować arcymaga wojem na Werus jeszcze, ale dobry żart. Nie no, żeby sobie z ekipą bić. O Jezu, wbiłem level. Co tu się stało? Wbiłem level. Żeby wiecie, tam z ekipą sobie bić. Mam już cały set z tego, ze stworzyciela na 104-4. Od Julisy dostałem. Dziękuję Julisa, pozdrawiam cię, jeżeli oglądasz. I dobra, w co tu dać umkę? A do dupy mam te umki chyba, co? A co, może na 10 do spowolnienia, co? Znaczy nie wiem, czy się opłaca. Obniżanie uniku, oni osłabili tę umkę bardzo. Wcześniej więcej obniżało. Teraz o jeden punkt się zwiększa tylko. Dobra, dam w to na maksa. No później w co będę dawał, to... Nie wiem, co tu jest ciekawego. Może w to. Ja chyba w to będę dał. Ale zobaczymy. Dobra. Spimy dalej, dobijemy do nie wiem, 15 minut, 12. Ale jak mi się będzie chciało. No, Jezu, ale się zacinam, strasznie, sorry, mówię, niedawno wstałem, jeszcze nawet śniadania nie jadłem. Słuchajcie, opowiem wam chujową historię, która mi się ostatnio przytrafiła, normalnie historia życia. No, żartuję, ta historia jest tak chujowa, że nie wiem. Poszedłem sobie do sklepu, słuchajcie, kupiłem sobie łomżę mocną w puszce i wiecie, wróciłem do domu, włożyłem sobie ją do lodówki, żeby się prawda schłodziła, później ją... tą łomżę wyjmuję i postrzegam, że ta puszka jest, wiecie, bardzo jest porysowana, nie? No tam chuj, ta tylko puszka. Ważna jest zawartość. No i patrzę, w miejscu, gdzie właśnie ta farba była zdrapana do metalu gołego, były takie małe plamki rdzy. No i tak się zastanawiam, ile czasu ta puszka musiała stać na magazynie, że ten... że się na niej jakieś plamki rdzy pojawiły. Znaczy to wiecie, malutkie, nie, że tam cała była przerzewiała jakieś tam malutkie plamki tylko. Ale zawsze. To taka z dupy historia była. A i tyle. Dobra. Berserker, Chlomer, bijemy go sobie. A miałem sobie... Kurde, miałem zabrać z depo naszyjnik. Na 103.8. Zapomniałem oczywiście. Wyloguję się gdzieś tutaj na berkach. Oczywiście na filmie zrobię to, żeby moi wrogowie wiedzieli, gdzie logłem, żeby wiedzieli, gdzie przejść i kiedy mnie zdedać. No, żartuję oczywiście. A widzicie, bez Boga, ekspie, kozak. Ogólnie ja nie lubię grać, słuchajcie, na błogosławieństwach, ponieważ Bogu... Co to było? No, to ktoś u góry, to spoko. Ponieważ słuchajcie, na błogosławieństwach statystyki są jakby sztucznie zawyżone i mnie to troszeczkę denerwuje. Dlatego wolę grać bez błogosławieństw. No i tyle. Zresztą nie bardzo tutaj mam jakieś błoga, tutaj mam takie gówno na 30 minut. Zresztą mleka, HP. No staty ma nawet fajne, tylko że na 30 minut jest. Jeszcze tutaj mam 15% expa, ale to stare jest. Gwiazdka 2016. O kurde. Jak pierwszeństwo.
kto pierwszy, kto więcej, kto da radę. Gwiazdka 2016. No, widzicie, kurde. Magia. W klanie mam tam 9% expa więcej tylko. Z tego bym miał jeszcze plus 15. To tak jakbym... Kurde, 15% tak jak mam na hutanie, na 5 na 5. Klan. Także całkiem nie aż tak źle jest, słuchajcie. To błogo nie aż tak złe jest, nawet fajne bym powiedział. Ale jeszcze mi się nie opłaca go chyba używać. Go użyję gdzieś... Nie wiem. Może na patach dopiero, jak będę wbijał. Kiedyś tam. Zobaczymy, będę chomikował. 9,3. To w ogóle można depo wsadzać? Nie można, a szkoda. Chociaż w sumie na tego dużego doga by mi się nie opłacało już chyba. Chyba by mi się już nie opłacało, skoro tylko general. No nie, to na pewno by mi się nie opłacało, no co ja gadam. No ludzie. Dobra, dobiłem do 12 minut i kończę ten film. A gdzie w ogóle przełożyli tego Berserkera Amuno? No teraz szczerze mówiąc nie wiem, gdzie on stoi. Wcześniej stał tam w tej dolinie. Teraz nie wiem. On jest tutaj czasem? Cną to w Berserkerów. Nie, może tam stoi. Nie mam pojęcia. A Berka się fajnie ekspiło, dopóki nie zmienili tych mapek. Ajajaj, no trudno się mówi. Trzeba to przeboleć. No nie mam klucza do magazynu. Ale dobra, tam kij. Dobra, to było na tyle. Żegnam się z wami, piszcie propozycje, co zrobić na 1000 subów, piszcie pytania, lajkujcie moją stronę na Facebooku, trzymajcie się, cześć!